Dzisiaj przychodzę z porównywaczem próbeczek szminek z Avonu. One, dobra konsultantka, może powiem tak, też ma w gratisie takie próbki i też można je dostać od dobrej konsultantki. Niestety większość konsultantek z Avonu nie traktuje swojej pracy poważnie, to znaczy nie ma próbek, nie ma też dodatkowych katalogów, aby można było je wziąć. Ja wiem, ja też byłam konsultantką Avonu, niestety bardzo krótko, bo kiedy stwierdziłam, na jakiej zasadzie to działa, a nie miałam co miesiąc tyle klientek, aby na siebie zarobić, no to jest ciężki kawałek chleba. Ja rozumiem to. Nie mam pretensji do konsultantek, mam bardziej pretensje do Avonu. Jeżeli już podpisuje się umowę z konsultantką albo konsultantem Avonu, powinno się zaopatrzyć tą osobę no, w ilość próbek, jakąkolwiek. Jeżeli chcemy coś sprzedawać, no to nie na piękne oczy. Ja wiem, że Avon na polskim rynku jest już bardzo długo chciałam powiedzieć, plotką pantoflową można się dowiedzieć, co jak wygląda na skórze, co jak pachnie i tak dalej. No ale jednak chcemy, wiecie, mieć próbkę i zobaczyć, jak to na naszej skórze działa, bo na każdej skórze wszystko wygląda inaczej, tak samo perfumy pachną inaczej na w każdym ciele. I teraz słuchajcie, one są bardzo do siebie podobne. Ta jest ta pierwsza, jest tak jak widzicie czerwona, a ta jest lekko pomarańczowa. I teraz tak, słuchajcie, obydwie szminki są matowe, bo ja ogólnie lubię, wiele lat lubiłam wszystko perłowe, z brokatem. Raz na jakiś czas faktycznie to lubię to zastosować, ale to jest naprawdę raz na ruski rok. Przeważnie teraz używam wszystkiego matowego. I teraz słuchajcie, jest coś takiego, że one są mega trwałe. Są tak trwałe, że to jest kwestia paru sekund, zanim pomalujecie górną warkę i dolną zaczniecie, albo odwrotnie, zależy od której zaczynacie, to już ta pierwsza jest tak wyschnięta, a nie daj Bóg, wyjdziecie za, nie używacie konturówki, więc wyjdziecie za obręb ust, no to jest trochę masakra, trzeba naprawdę potem się napracować, naprawdę mówię, to jest chwila, szybko wysycha na po prostu ustach, na skórze, tak, na ustach też. Wytrzymuje do 3 godzin, w tym jest śniadanie, do śniadania jest jakieś picie i potem jest przed końcem 3 godzin kawa. Wypróbowałam na sobie, więc wiem. Nie zjada się w kącikach ust, zjada się równomiernie raczej. Ja nie nakładam jej zbyt dużo, bo ja ogólnie nie lubię dużej ilości szminki kolorowej, takiej, której nie... no czerwonej może tak, bo ja bardziej pomarańcze, bardziej brzoskwinie, o, brzoskwinie wszystkiego rodzaju, takie odcienie też beżu, ale niektóre podbijają żółć zębów, więc niekoniecznie. A właśnie, a propos żółci zębów, obydwie podbijają delikatnie. Ja mam białe zęby, więc one delikatnie wydobywają żółć zębów. No to by było na tyle, nie pachną niczym, one kosztują, patrzyłam na aukcji internetowej, od 1,5 zł. Warto, jak chcecie zakupić, to większą ilość, no bo jedną kupicie za 1,5 zł, a przesyłka nawet paczkomatem potrafi kosztować 8 zł, więc to się nie opłaca, bo 10 zł za taką małą próbeczkę do wypróbowania to lepiej kupić normalną szminkę. Także co, cieplutko Was żegnam.